Razem z nami trener Dariusz Mastoliunas i Michał Michalak jako przedstawiciele drużyny Trefla Sopot. Poproszę o komentarz, o wrażenia z tego meczu. Dobry wieczór wszystkim. Po pierwsze chcę podziękować chłopakom, bo zagraliśmy naprawdę tragiczny mecz u siebie w domu z Rosą Radą i mieliśmy taką męską rozmowę. Nie mamy za dużo czasu do trenowania, bo za dwa dni znów mecz. No, mieliśmy taką męską rozmowę, zobaczyliśmy, jakie błędy popełniliśmy i brawo, że chłopaki zrozumieli, no, gdzie i co robimy źle. I fakt, że dzisiaj było też dużo jeszcze braku, no taki mały kroczek już był widoczny na poprawę naszej gry. Przede wszystkim mieliśmy dzisiaj dobrą energię i mieliśmy serce do walki, czego nam bardzo brakowało w meczu w środę. Też chcę podziękować zespołu Anwilu Wlaslawek za dobry fight, jak zawsze. Dobrze bardzo wiem, jak gra się tu w tym terenie i myślę, że mecz spodobał się. No, fakt, że naszym fanom trochę więcej. No, życzę im powodzenia w przyszłości, a jeszcze raz dziękuję chłopakom za, powiedzmy, taki niezły mecz. Dziękuję bardzo, Michale, poproszę Ciebie o komentarz do spotkania. To było dla nas ważne bardzo spotkanie. Po ostatnim meczu z Radomiem chcieliśmy się bardzo odbić, więc no, może od początku mecz nie wyglądał zbyt efektownie, emocjonująco. Nie zawsze tak jest, że wszystko idzie po myśli od samego początku. No, mecz się toczył w taki sposób, że w trzeciej kwarcie Anwil nam trochę odjechał i tak jak trener mówił, dzięki dobrej energii, no, kiedy nie wychodzi, ważna jest obrona i to dzięki temu się odbudowaliśmy. Zaczęliśmy trafiać rzuty w drugiej połowie, udało nam się dojść zespołu Bilu i w efekcie końcowym wygrać to spotkanie. Zwycięstwo nas bardzo cieszy, po pierwszych dwóch meczach w szóstkach teraz wróciliśmy, myślę, na właściwie tory i będziemy dalej iść tą drogą. Te dwa były dobre, a ten trzeci taki słabszy i teraz fajny. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 78-84 dla gości, dla Trefla Sopot. Dziś mecz z Anwilem Włocławek. Razem z nami trener Emilia Bogicewicz i Michał Sokołowski. Dziś mecz przegrany, ale po zaciętej walce jesteśmy ciekawi komentarza trenera i zawodnika drużyny Anwilu. Jako pierwszego komentarz poproszę trenera Emilię Bogicewicza. Dobry wieczór. Mierzyń Zespół zagrali dużo lepszy mecz niego Uzgorzelcu. Nie mieli reakcji na tą wysoką porażkę. Myślę, że jednak zespół ma charakter i pokazuje znaki, że się chce podnieść. My mamy trudną sytuację, ale myślę, da dzisiaj ten mecz je bio na dotyku ręce wygrać tego meczu. Trzeba tylko parę rzeczy zrobić na końcu. Myślę, że smo, jak tutaj piszą statystykę, 10 strat zrobili przez cały mecz. Myślę, że smo u ostatnich kwarty 3 zrobili jakim kluczowym sytuacjom. Myślę, że troszeczkę mieliśmy problem ze zbirką, ale jednak zrobili 6 więcej rzutu na kosz od Trefla. Myślę, że oni mieli większy problem ze stratami. Wyrównali mecz, myślę, że jest zdecydowała ta najważniejsza kwarta, a to jest czwarta kwarta. Co? Idziemy dalej, spróbujemy z Rosą ugrać mecz. Dzięki. Dziękuję, Michale, poproszę Ciebie o wypowiedź. Myślę, że w trzeciej kwarcie tak naprawdę zabrakło nam gdzieś jednej dobrej akcji, jednej wybronionej, bo już mieliśmy dużą przewagę punktów. Straciliśmy ją i czwarta kwarta tak naprawdę pokazała, kto jest może bardziej doświadczony, kto zostawił więcej siły. Nie wiem naprawdę, w czym to wynikało, bo mecz był wyrównany. Oni popełnili 18 aż strat, więc to jest bardzo dużo.
Nie wiem, jak oni to wygrali. Dziękuję bardzo, Michale. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? To, że co było decydujące, bo to jest wynik 54-44, 10 punktami prowadziliśmy. Zmęczenie chłopaków? Czy... Jeśli to może tłumaczyć, najwyższe by powiedzieli zmęczenie, myślę, że rozluźnienie. Myślę, że mamy takie zawodnika, który tak naprawdę trzeba jeszcze dużo, dużo pracować, żeby kiedy zrobię taką przewagę, tak łatwo nie oddać. Myślę, na 10 punktów jesteśmy jak daleko zgasili światło i po prostu zmienili jakieś 3 decyzje takie, które są. I mamo rzuca 2 Mijatović się wycofa, chce rzucić za 3. Onda mu Paul Graham podaje neku piłku, z której idzie strata. Później jeszcze jedna strata od pola, nie wiem, podanie jakoś albo coś takiego. Do tego oni trafiają szybko w ataku, 1-2 i zrobi się 4 punkty. Zamiast kontynuować ovaj grup, który smo mali, my myślimy od razu, kiedy jest 10 punktów, da każdy oddaje mecz i zaraz się zacznie podbijanie statystyki i robienie chaosu. To niestety tutaj są każde zwycięstwo bardzo celne, ważne. Myślę, że kiedy to skumamo i to zrozumieją zawodnicy, że jednak 2 punkty więcej na statystyce za nich nie jest tyle, ile jest 2 punkty na Zanwila. To jest duża, duża różnica i wtedy będziemy chyba szanować tu piłkę bardziej. Też moja osoba by mogła tu pozmieniać i robić zmianę, ale też piątka, która gra dobrze i robi 10 punktów, się nie dotyka. Myślę, że tu może być, poleży też jaki, tylko być taki uczulony, aż tyle, że ko trzeba grać na 10 punktów i czy ja mam tu rotację, to nie wiem. Myślę, da nie mam taki wybór. Oni grają jednak za 10 zawodników, a myśmy grali za 8 zawodników. Dzisiaj w dyspozycji Koszewski był taki, że nie jesteśmy mogli mi liczyć. Nic nie mógł pomóc. Zespolu wyglądało tak, jak nie od decy do tego. To znaczy grałem za 7. Pan analizuje już play-offs. Z kim by chciał pan grać? Z Rosą czy z Treflem? Czy jeszcze to za wcześnie? Pan. Z kim mamy większe szanse? O tak może. Ma spokojnie. Ja powiem. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że ja mam zespół Anvila i my walczymy o każde zwycięstwo teraz, żeby honorem wyszli z tego. Nasz jest nama play-off, nama teraz każdy przeciwnik jest, nie wiem, jak mistrz świat. Dlatego, że mamy obowiązku rotacji, mamy jednego podkoszowego zawodnika, który grał kontaktu, mamy jedną jedynkę, która u decydującym czasu, kiedy jedynka trzeba da wezmę sytuację, ima otwarte rzuty, niestety młody chłopak, który imam nadzieję będzie robił zrobi 2 razy nie trafi, a 3 razy sadzi na minus swoje różne kolegi. Podaj mu w ostatnich sekundach i onda mi wariackie rzuty, że ja myślę o play-off. Jaki play-off? Ja myślę, jak go ustawić na następny mecz, da to kiedy mamy mecz na ręce, wygramy tego meczu. Macie Państwo jeszcze, proszę bardzo. Trenerze, odnośnie jeszcze Kostka chciałem zapytać, bo on wszedł na parkiet, popełnił jeden błąd, dał się zablokować i zszedł. Słuchaj, ja żyję z tym ludzi ma rok. Ja kiedy spojrzę na twarz niego, ja widzę u niemu, czy on ima ogień, czy nie ma ognia u temu. Ako nie ma ognia u temu, to ja nie chcę przegrywać i znowu. Meni onda by Witliński chodził na 3, da on nie chciał. Ja sam ga 3 razy wracał na parkiet i 3 razy patrzył, czy będzie reakcja. Nie, da nie mówię, że decydująca zbirka, gdy zrobił jedną zbirkę, kiedy nas je dochodził tref, kiedy su dobili piłku, a bio je moja sytuacja, da je chciał tu, da je bio obecny, no, on by zrobił tu zbirku, to byśmy, nie wiem, jeszcze se dalej trzymali u tom meczu. Tak ja widzę. Nije bio više meni, da sam imao, ja bi mu podao raz. Taki ljudi, koji hodzu na parket s takom energijom, zabijaju energiju drugih zavodnika. O, znači, dziękujem, wszyscy smo tu u toj samoj situaciji. Ako gadamo rzeczy, które su u klubu. To znači, ako smo podali renci, mówimo, wychodzimo, ne myślimo o nic, tylko żeby grać za ten zespol, za nas, onda nema nic, žadnih pliva. Znači ti ne možeš, ako nisi začeo meč,
albo nie wiem, myślisz, że si trzeba u Zgorzelcu grać nie wiem co, a nie wracasz po swoim necelnom, który je 2 metra poszedł od obrończa. Ale coach, nie rozmawiamy o meczu w Zgorzelcu. Chodzi o tref. Ma bre, to jest reakcja. To jest reakcja tego. I miałby pretensje do mnie sam ja do siebie, że mu nisam 3 razy podało da wejdzie na mecz. I da pokaże, da seksuje. Dużo rzeczy możesz u koszykówcy, które nisu szu do kosze zrobić. U naszych ludzi. Ale niestety, wiesz. Jeszcze padło takie zdanie odnośnie zawodników, że grają pod statystyki. O kogo chodzi? Nie. To nie będę robić. Michał, proszę. Dobrze, ale skoro pada takie zdanie... Proszę cię. Ja to mogę powiedzieć tak ogólnie. Ja moje zawodniki bardzo szanuję. Oni są meni, ja sam... tutaj dzisiaj tylko dlatego, że są oni tu. I da by nima szacunek pokazał. Ty wiesz sytuację moją, jaka jest u klubu. To znaczy, ja się nie chwalim z tym, to mi nie alibi. Ja szanuję te ludzie i nie chcę pozwolić, da na końcu i sezony, gdzie są dobrze pracowali, gdzie są walczyli do końca, oni wejdą i ja wejdziemy jak luzeri w najgorszym świat. Dlatego, że mamy niestety taką sytuację, jak mam. Chodzi, ja to wszystko wiem i ja cię rozumiem. Ja ci sam ty powiedział sam ty odpowiesz, nie będę komentował bezpośrednio żadnych zawodników, kto gra pod statystykę. Proszę bardzo. Czy Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo.